Zdjęcia z wypadku prezentujemy dzięki uprzejmości portalu e-Lubań. Do zdarzenia doszło w czwartek 28 marca na drodze 296 tuż za Godzieszowem w kierunku Lubania. Kilka minut po godzinie 14 w stronę Lubania ruszył sznur aut z pracownikami fabryk specjalnej strefy ekonomicznej w Wykrotach. Jak relacjonował jeden ze świadków, dwa auta marki BMW zaczęły wyprzedzać pozostałe auta już od ronda w Godzieszowie. Jak wyjaśnia redakcja portalu, za miejscowością jest długa prosta złamana jednym zakrętem, na którym dochodziło już do śmiertelnych wypadków. Wyglądało na to, że się ścigali. Tuż przed zakrętem kierowca srebrnego BMW, które jechało jako pierwsze, odpuścił. Wykorzystał to kierowca drugiego BMW, jednak na zakręcie wpadł w poślizg, wyleciał z drogi i uderzył w drzewo. Auto dosłownie zawinęło się na drzewie. To cud, że kierowca przeżył. Jednak był unieruchomiony w zmiażdżonym aucie. Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z OSP Wykroty. Jak relacjonowali ratownicy, nogi kierowcy znajdowały się po przeciwnej stronie drzewa niż pozostała część ciała, a pomiędzy zgniecionym dachem i fotelem było jedynie miejsce na korpus oraz głowę kierowcy. Nikt nie wie, jak to możliwe, ale 22-letni kierowca BMW z doszczętnie zniszczonego auta został wydobyty. 22-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala w Lubaniu. Na miejscu działały dwie jednostki Straży Pożarnej z Lubania, OSP Wykroty, dwie jednostki Straży z Bolesławca oraz wóz operacyjny. Thank you.